Otwieram obrady 48 sesji Rady Gminy Szczerzu. Stwierdzam, iż na 15 radnych obecni wszyscy. Witam serdecznie panie i panów radnych, pana wójta Krzysztofa Kamieniaka, panią skarbnik Dorotę Słowińską, panią mecenas, pana protokolanta, panie i panów sołtysów i widzę również mieszkańców gminy Szczerców. Proszę państwa, jeśli chodzi o porządek obrad, to punkt 17 i 18 uchwały, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców, musimy tą uchwałę niestety wycofać ze względu na to, że do dnia dzisiejszego nie przyszły jeszcze rozporządzenia. O tym była mowa na Komisji Rolnictwa, że jeżeli nie przyjdzie, w tamtym roku przyszło 16, ale w tym roku do dnia dzisiejszego nie przyszło. I punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. I tu jest taka sama sytuacja. Zostaje tylko stawki i zwolnienia z podatku od nieruchomości. To zostaje. A punkt 17 i 18, te projekty uchwały są wycofane na następną sesję. Proszę państwa, mam tutaj uchwałę, którą chcę wprowadzić do porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej. To jest uchwała, którą musimy podjąć i w sprawach później przewodniczących komisji pani przewodnicząca powie, o co chodzi, chyba że teraz pani powie, jeżeli radni chcą usłyszeć, dlaczego musi być ta uchwała. Proszę państwa, uchwała jest spowodowana tym, że pani kierownik prosiła, żeby zabezpieczyć więcej pieniędzy na przyszły rok, żeby był wcześniej ogłoszony konkurs, żeby była ciągłość rehabilitacji, żeby od stycznia normalnie rehabilitacja funkcjonowała bez tej przerwy. Przedtem była od marca rehabilitacja. To jest pierwsza zmiana. Rehabilitacja będzie czynna od 8 do 18. To jest druga zmiana, a przede wszystkim taką ważną zmianą jest to, że do tej pory osoby, które idą do rehabilitacji, przynoszą skierowania od specjalistów, rehabilitantów i innych lekarzy specjalistów, te skierowania muszą być jeszcze podstemplowane przez lekarza pierwszego kontaktu u nas w ośrodku, żeby zakwalifikować ich do tego programu. Żeby, no i lekarze się denerwują, ponieważ muszą podważać jakby kompetencje lekarzy specjalistów. Żeby to nie było konieczne to stemplowanie, po prostu tam tylko będzie wykreślone jedno słowo lekarz. I wtedy będzie po prostu, przychodzimy do rehabilitacji ze skierowaniem i już żaden inny lekarz nie musi stemplować. Żaden inny lekarz nie musi podbijać ponownie tego skierowania, tylko po prostu jest od razu ta osoba zarejestrowana. Dziękuję bardzo. Dlatego proponuję punkt 17. Uchwała Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej. Proponuję ten punkt uchwały jako punkt 17 wprowadzić do porządku obrad. Proszę, kto z radnych jest za wprowadzeniem tego punktu, tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. 15 osób za. Punkt 17 będzie uchwała Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej. I jeszcze mam tutaj uchwałę w sprawie przekazania do samorządowego kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia z dnia 1 września 2018 roku wniesionego przez pana Habus. Ta uchwała też proponuję jako punkt 18 wprowadzić, ponieważ dokumenty przyszły już po tym, jak dokumenty zostały wysłane i na Komisję Rolnictwa to było. Więc proponuję jako punkt 18 wprowadzić projekt uchwały
uchwały w sprawie przekazania do samorządowego kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia z dnia 1 września 2018 roku wniesionego przez pana Pawła. Proszę, kto jest radnym za wprowadzeniem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo, 15 osób za. I proszę państwa, jeszcze mam tutaj jedną uchwałę, którą chciałam wprowadzić jako punkt 20, bo 19 jest rozpatrzenie rocznego programu. Jako punkt 20. Tak, przed sprawami różnymi. Jest to projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi IP na bezczynność Rady Gminy Szczercy. Proszę o wprowadzenie tej uchwały, a ja państwu później w czasie uchwalenia tej uchwały powiem, o co tutaj chodzi. To pismo również przyszło w trakcie, gdy dokumenty zostały już przekazane. Proszę, kto jest radnym za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi IP na bezczynność Rady Gminy Szczelców? Proszę radnych o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. 15 osób za. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi odnośnie porządku obrad? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania w porządku obrad z naniesionymi poprawkami. Proszę, kto jest radnych za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi dodatkowymi uchwałami? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo, 15 osób za. Przechodzimy do punktu 4, przyjęcie protokołu 47 sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Jeżeli nie ma żadnych uwag, kto jest z państwa za przyjęciem protokołu 47 sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. Wszyscy są za, 15 osób za. Ja państwu chciałam tylko powiedzieć, że na godzinę 14 zaprosiłam na pożegnalną sesję wszystkich kierowników Urzędu Gminy oraz kierowników, którzy razem z nami współpracują. Także proszę, żeby ta sesja była taka no, w miarę szybka, żebyśmy mogli no, dzisiaj na tej ostatniej sesji kulturalnie się z innymi ludźmi pożegnać. Proszę państwa, punkt 5. Sprawozdanie wójta na temat działań podjętych między sesjami. Proszę bardzo, pan Wiedeński. Ja mam pytanie do pani radcy prawnej, bo jak wiem, z mojego okręgu dostałem pismo, że wpłynęła skarga 17 października, czy, bo to 17 listopada 30 miesiąc mija, i, a my mamy do 16 kadencja. Chodzi o to, czy my jeszcze musimy się tą skargą zajmować? Czy już następna rada? Panie Radny Naczelnik, ja pan poproszę o tą skargę, bo ja nie wiem, jaka jest treść tej skargi, więc też nie wiem, jakie są terminy i załatwienia, na kogo jest ta skarga i czego dotyczy. To bym może poprosiła. Pani przewodnicząca chyba dostała. O udostępnienie. Nie mam skargi. I ja zapoznam się z jej treścią i panu odpowiem za kilka dni, bo po prostu nie znam konkretnej treści. 17. Nie widziałam jeszcze. Nie, także pani od niej poproszę chwilkę czasu, ja muszę zobaczyć, co to w ogóle jest za dokument i czego dotyczy. Dobrze? No to tak, jesteśmy przy punkcie sprawozdania wójta na temat działań podjętych między sesjami. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Proszę państwa,
między sesjami. Jako wójt brał udział w głównie spotkaniach sieleckich z mieszkańcami 14 września w Kadylicach, 15 września w piątych wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, które były w Krakowie, 17 września spotkanie sołeckie z mieszkańcami sołectwa Polowa, 17 września sołectwa Niwy, 18 września sołectwa Osiny, 19 września uczestniczyłem w ogólnokrajowej akcji narodowego czytania Przyśleśnia, 19 września uczestniczyłem w zebraniu sołeckim z mieszkańcami Szczecowska Wieś, 20 września w zebraniu sołeckim z mieszkańcami Wleśniaki, 20 września z mieszkańcami Sołeckie Długie, 24 września w uroczystości wręczenia nagród w konkursie gminy na szóstkę, zebraniu sołeckim z mieszkańcami sołectwa Grudna 25 września, 27 września zebraniu sołeckim z mieszkańcami sołectwa Zamurze, 27 września w zebraniu sołeckim z mieszkańcami sołectwa Szczerc. Udział 4 października, brałem udział w 13 dniach szkolnych, paralimpiadzie dzieci i dzieciaków. To jest spotkanie. To wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana wójta? Proszę, radny Pacholak. Gdzieś tam w sprawozdaniu pojawia się informacja, że Federa Budownictwa wydał gdzieś tam decyzję o warunkach zabudowy i prosiliśmy. A zresztą może się zapytam, jak pani Stasiak będzie, czy ci ludzie mają dostęp do wodociągu, bo są takie sytuacje, że wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, a ludzie nie mają wodociągu. Później jest spokój, musimy znowu dociągać wodociągi. Czy te decyzje, gdzie są wydane, to mają dostęp do wody? Muszą mieć. Te, które są wydawane, to jest pytanie do... muszą mieć dostęp do wodociągu. Możliwość przyłączenia. Pani Zdrowia, wycofuję pytanie. Zapytam się. Nie ma, nie ma. Dzisiaj pani Stasiak nie jest na szkole. Dobrze, czy są jakieś inne pytania? Jeżeli no to ktoś zastępuje chyba panią Stasiak, tak? Pani Likowska. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Proszę, radna Grożyna. Panie wójcie, chciałabym się zapytać, w związku z działalnością referatu inwestycji zamówień publicznych była zakładana kostka pod terenie później. Wiadomo, ile metrów tej kostki było założone, bo ta kwota 142 tysiące jest dosyć spora. Ile metrów? Długo. No, trzeba by zerknąć do umowy. W umowie jest zapisane w metrach prawdopodobnie. Czyli co mam pytać, inwestycji? No to my poprosimy tutaj kogoś z inwestycji. W tej chwili tutaj z pamięci to pani nie odpada. I do metrów prawdopodobnie, tak? Tak. To w sprawach różnych pan przekaże. Przyjdzie na przemysł. Dziękuję. No ale nie można teraz poprosić? Z inwestycji. No tak, ale może są jakieś inne jeszcze pytania. Ale teraz są sołtysi, mogliby usłyszeć odpowiedź. Sołtysi są tym zainteresowani? Dobrze. To proszę, panie Robercie, pan poprosi kogoś z inwestycji, jeżeli sołtysi są zainteresowani. Czy są jakieś inne pytania do pana wójta? Proszę, radny Wiedeński. No, też skorzystam, że sołtysi są, bo to pytanie już padało z moich ust, ale kadencja się kończy. Jak wiemy, pan wójt skarżył poprzednika, byłego wójta, i były brane kancelarie prawne i pieniądze najprawdopodobniej były z budżetu gminy Szczerców, a więc pytanie jest do pana wójta, ile pieniędzy zostało wydanych z budżetu gminy Szczerców dla kancelarii prawnych
ma sprawy sądowe przeciwko byłemu wójtowi gminy Szczelców. Wniosek taki składała komisja? Składała. No to będzie przygotowana taka. Ale nie, ja teraz pytam i żeby, ja chcę odpowiedź. No tak, ale panie Stanisławie, nie zawsze od razu można na coś odpowiedzieć, to prawda? No myślę, że 3 dni to pani skarbnik miała czas, żeby sprawdzić faktury i tego, ile pieniędzy poszło na kancelarię prawne, bo to były pieniądze podatników, nie wójta z kieszeni. Panie radny Rydeński, pieniędzy podatników zapłaciliśmy ponad 128 tysięcy złotych odszkodowania za zmianę w planie przestrzennym, którą jako radny pan głosował i później musieliśmy za to zapłacić te 128 tysięcy złotych z kieszeni również podatnika, tak? Z kieszeni podatnika również płaciliśmy grube tysiące złotych za przygotowanie projektu realizacji internet dla wykluczonych cyfrowo, gdzie jak państwo pamiętacie, dwa lata, 2013-2014 rok, praktycznie wydatków majątkowych nie było żadnych, a wydatkowaliśmy na utrzymanie 3 pracowników firm i to były, w tej chwili nie powiem ile to było pieniędzy, ale to były dziesiątki tysięcy złotych. O to się pan nie pyta, to się pan pyta. O to, na co pan już uzyskiwał niejednokrotnie odpowiedź. Ale ponieważ były wójt startuje ponownie na wójta, ale a więc nie został wskazany. Ale tu nie chodzi o żadną kampanię, tylko ja jako radny chcę się dowiedzieć, ile pieniędzy poszło z budżetu gminy na kancelarie prawne, które no, jakby stwierdziły, że były winni. Proszę pan Pachola. Stanisław. Jakiś czas temu dostaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018. I tam jest pozycja usługi prawnicze i tam jakoś to jest nazwane. Nie mam przy sobie, bo się te dokumenty też nie mieszczą. Jest tam dokładnie napisane, ile to kosztowało. Nie pamiętam dzisiaj. Ale jest to w sprawozdaniu. Chyba, że po pierwszy pół roku jeszcze coś było robione, no to kwotę na pewno się tak to zmieni. Ale jest to w sprawozdaniu. No właśnie, ja końcowy efekt chcę mieć. Końcową kwotę. To złoży pan wniosek i w odpowiednim czasie pan dostanie odpowiedź zgodnie z obowiązującymi przepisami. No chyba się pan chce trzymać przepisów, panie radny Wiedeński, czy nie? Proszę bardzo, przyszedł pan kierownik. Jest pytanie do wójta, bo nie potrafi odpowiedzieć. Ale panie Wiedeński. Panie Wiedeński, do mnie ten wniosek jeszcze nie dotarł. Jeżeli jest pan zainteresowany, obieg dokumentów jest w gminie, wszystko ma być zgodnie z przepisami, w odpowiednim momencie dotrze i taką odpowiedź uzyska. Czy to jest wyczerpująca odpowiedź? Nie, znaczy się nie potrafi pan odpowiedzi na to. A to pan, panie Wiedeński, że pan chce, no to niech pan chce, to jest pana sprawa. Dostanie pan w odpowiednim czasie odpowiednią informację. Dobrze, dziękuję bardzo. Serdecznie witam pana kierownika, pana Marka Kowala. Ma pan, jest tutaj pytanie. Ile metrów kostki zostało zużyte na plac po kuźni? Po wyburzeniu. Proszę państwa, w tej chwili takie pytanie nie posiadam, bo trudno, żebym decyzyjne kostki, ile krawężnika, ile obrzeża za dane inwestycje zostało położone. Nie ma problemu, możemy tą informację przygotować na piśmie. No ale kwota była wydana i pan nie wie, ile metrów za tą kwotę było położone kostki? Czy ja muszę pamiętać, ile kostki, ile metrów? No po to pana wezwano, żeby mu pan odpowiedział. Ja proszę panią, jeśli pani sekretarz, ja pozwolę sobie cię w przerwie, czy na najbliższym punkcie, ostatnim z panią Różną, mogę pani podać. Ja pójdę do dokumentacji i ją sprawdzę i pani podam. To bardzo proszę. Nie ma problemu. Pan kierownik, jak był proszony, nie wiedział, jakie pytanie ustawione. Także bardzo prosimy, żeby pan zobaczył. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie przewodniczącej i działalności między sesjami. Proszę państwa, 9 października odbyło się w Dąbrowie Rusieckiej oficjalne otwarcie warsztatów terapii zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości, w którym brałam udział razem z panem wójtem i z radnym. 11 października brałam udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. I tak 11 października odbyła się akademia, w której brałam udział w Szkole Podstawowej w Oślinach.
12 października uczestniczyłam w Akademii w Szkole Podstawowej w Szczercowie przy ulicy Rzecznej. Tego samego dnia o godzinie 9.30 odbyła się Akademia w Szkole Podstawowej imienia księdza Józefa Baranowicza w Szczercowie, w której też uczestniczyłam. I o godzinie 11 byłam na Akademii w Szkole Podstawowej w Lubcu. Tego samego dnia wieczorem odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników oświaty gminy Szczerców. 13 października wraz z panem wójtem i radnymi uczestniczyłam w uroczystości poświęcenia samochodu strażackiego w miejscowości Osiny. I to wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę, radny Śnieg. Jakimi mieszkańcy się, z jakimi skargami się zgłaszali do pani przewodniczącej? No, bo tam... Ja mam w sprawach różnych pisma. To znaczy, to nie były skargi, tylko pisma. No, zapytania. Ale to w sprawach różnych. Proszę państwa, nie ma żadnych pytań do mnie? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie przewodniczących komisji na temat działalności komisji między sesjami. I poproszę panią przewodniczącą Komisji Zdrowia. Proszę państwa, Komisja Zdrowia, Sportu, Polityki Społecznej, przepraszam, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu spotkała się raz 17 października. Zajmowaliśmy się uchwałami, które są wprowadzone na tą sesję oraz pismem, które wpłynęło z Klubu Strzelectwa Sportowego z Sardy. Na spotkaniu naszej komisji była pani kierownik Barbara Kałużewska, pani kierownik Anna Krawczyńska oraz pan. Chciałabym państwu przeczytać ten wniosek, to pismo, które wpłynęło od Klubu Strzelectwa Sportowego Salda, ponieważ nasza komisja postawiła wniosek, który będziemy chcieli, żeby Rada zaopiniowała. Wniosek o udostępnienie budynku. W związku z działalnością naszego klubu, to jest propagowania sportu strzeleckiego wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Szczercowa, podczas naszej kilkuletniej działalności oraz czynnego udziału w turniejach strzeleckich wyłoniła się w naszym klubie grupa kilku zawodników i zawodniczek, którzy dzięki monotonnym treningom na naszej strzelnicy regularnie zaczęli zajmować czołowe miejsca na zawodach rangi wojewódzkiej i krajowej. Wyniki ich zostały zauważone i docenione przez władze wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i zostali powołani do kadry wojewódzkiej, aby godnie reprezentować nie tylko gminę Szczerców, ale i całe województwo w Łódzkie. Jest to wspaniałe osiągnięcie, które dopinguje wszystkich członków do dalszej pracy, ale i do zwiększenia nakładów finansowych. Nasz skromny budżet przyznany dla naszego stowarzyszenia zostaje bardzo szybko wyczerpany na podstawowe wydatki związane z działalnością statutową, treningową oraz utrzymaniem budynku strzelnicy wynajmowanego odpłatnie od Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Kieszkowskiej 14 w Szczercowie. Najbardziej doskwiera nam brak ogrzewania w okresie jesienno-zimowym, co utrudnia spotkania się z zawodników i prowadzenie treningu. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do wójta i rady gminy o udostępnienie nam nieodpłatnie budynku przy ulicy Częstochowskiej 10 za byłą kuźnią na prowadzenie zajęć sportowych i doskonalenie umiejętności strzeleckich naszych zawodników. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej pracy. Proszę państwa, komisja stanęła na stanowisku, iż do momentu, kiedy następna rada gminy nie podejmie decyzji co do budynku, o którym mowa, aby tym strzelcom udostępnić ten budynek, następna rada zdecyduje, co będzie tam robiła i jaki będzie dalszy los tego budynku. Oto, że tej strażnicy, w której odbywają się treningi, cała góra jest nieogrzewana i tam po prostu jest bardzo zimno. Natomiast w tym budynku będą mieli ciepło po prostu i to jest możliwe. To im wynajmniej. Tak, 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 jest to pożądania, jest chyba obecnie. Ktoś pieniądze bierze. Nie, nie, na grosze. Tak? Ktoś bierze za wynajęcie budynku pieniądze, pomieszczenia, no to nie im zapewni ciepło.
No tak, ale panie Zdzisławie, bardzo ciepło, oni grzeją w tym samym dniu czy dzień wcześniej, ale tego nie ugrzejesz, jeżeli cały czas nie jest grzany. Proszę państwa, tam chodzą takie dmuchawy tylko i to nie dosyć, że jest bardzo głośno, to i tak tego tej dużej sali się nie ogrzeje. Proszę radna Duszatycka. Ja mam pytanie, a na czyj koszt będzie dobrze panie? Napisali o bezpłatne budynek. Proszę państwa, myśmy tylko po prostu przychylili się do tego, natomiast będzie podpisana umowa na pewno na jakieś użyczenie, więc no, jakieś warunki będą spełnione, skoro nie będą płacić już za tą salę. To już jest do uzgodnienia z władzą. Ale to dopiero nowa rada. Nie, nie, myśmy postawili, że do momentu, kiedy myśmy postawili jako komisja wniosek, że do momentu. No tak, ale tam jest tak. Ten budynek nadaje się do użytku? Tak, ale tam jest ten sposób, że oni mają przecież cały ten sprzęt, to oni tak nie przejdą sobie później, jak wyjdzie co innego, że przenoszą. To znaczy się, było spotkanie z prezesem, może pan, no, pan wójt był na, też na tym spotkaniu, może pan wójt coś mógłby powiedzieć bliżej na ten temat? Czy pan wójt chce zabrać głos? Proszę państwa, jak rozmawialiśmy tutaj z przedstawicielami Salby, obejrzeli ten budynek, pokazaliśmy w jakim stanie technicznym jest, w jakim stanie rozmowa była o stanie prawnym i na ich wyłączną odpowiedzialność, jeżeli będą chcieli z tego skorzystać, jeżeli Rada wyrazi zgodę, to skorzystają, a jeżeli nie, to nie. Umowa ma być tak sformułowana, że gmina nie miała żadnych z tego tytułu konsekwencji. Proszę radny Pawole. Ja mam pytanie, panie wójcie, czy piec to został tam, czy tak, sprzedający wziął wyciął? Nie, 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 został. Radna Wyszatycka. Nie, już. Proszę, kontynuuj. Proszę państwa, opiniowaliśmy uchwały, ale proszę o spokój. Opiniowaliśmy uchwały, które są potrzebne do sesji. To przy uchwałach wszystko. Dobrze, dziękuję. Czy są pytania do pani przewodniczącej? Jeżeli nie ma, proszę przewodnicząca Komisji Oświaty, nie było. Przewodniczący Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami spotkała się raz 12 października. Tematem posiedzenia było zapoznanie się ze zmianami w budżecie gminy Szczerców na 2018 rok i ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczerców na lata 2018-2021. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego Wyspa w Szczercowie. Następnie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi przedsiębiorstwa handlowego Tempo, spółka jawna W. Fischera na uchwałę numer 47 łamane przez 498 łamane przez 18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Habielice i Habielice Kolonia. Następnie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42 łamane przez 451 łamane przez 18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Następnie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców. Również komisja zajmowała się
dwoma projektami uchwały, tylko tak nie do końca, dlatego dzisiaj te projekty uchwały były wycofane z porządku obrad, ponieważ w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczerców i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Dlatego by wycofano, bo były ceny maksymalne, a nie było cen minimalnych. Dlatego komisja nie mogła się do końca podjąć opinii. Nastąpi jeszcze, była wprowadzona projekt uchwały w sprawie przekazania do samodzielnego kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia z dnia 1 września 2018 roku wniesionego przez pana HW i opinię komisji przy uchwałach Rady Gminy. I następnie w sprawach różnych zajęliśmy się wnioskami, które wpłynęły do Komisji Rolnictwa i trzy wnioski były i tak od pani AM w sprawie zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu przestrzennym, a więc tak jak wszyscy wiedzą, komisja dwa razy zajmuje się takimi wnioskami w maju i w listopadzie, a więc ten wniosek komisja przełożyła na komisję listopadową. Drugi wniosek był od mieszkańców Stanisława I. Mieszkańcy sołectwa Stanisławów I zwracają się z prośbą, aby na naszej wsi postawiono znak zakazu ograniczający tonaż dla samochodów ciężarowych. Uzasadniamy tym, iż przez trakt puszczański Osiny jest taki zakaz. To ruch odbywa się przez naszą wieś, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, a także psują drogę, która nie jest dostosowana do takiego ciężaru. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Komisja pozytywnie zaopiniowała i z ograniczeniem do 8 ton. No oczywiście nie dotyczy dojazdu do posesji. I trzecie pismo to było informacyjne od Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w nawiązaniu do pisma z dnia 20 września 2018 roku. Niniejszym uprzejmie informujemy, iż w budżecie powiatu w latach 2014-2018 nie zabezpieczono środków finansowych na realizację zadania drogowego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej numer 1918 miejscowości Osiny. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są... Jeszcze. Komisja wypracowała wnioski. Wnioski i tak, pierwszy wniosek Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami wnioskuje o udostępnienie informacji, ile pieniędzy zostało wydane z budżetu gminy Szczerców dla kancelarii prawnych na sprawy sądowe przeciwko byłemu wójtowi gminy Szczerców. Komisja pozytywnie przegłosowała ten wniosek. Drugi wniosek to Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami wnioskuje o postawienie znaku drogowego, znak zakazu wjazdu, właśnie odpowiedź na to pismo, dojazdem o tonażu powyżej 8 ton z wyłączeniem dojazdów dojeżdżających do posesji w Stanisławowie I. Też komisja pozytywnie opiniowała ten wniosek. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami ponownie wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie gminy Szczerców na naprawę mostu w miejscowości Zbyszek. Wniosek komisja składała w styczniu, 5 lutego na piśmie było złożone, niestety od lutego do tej pory nic na tym moście się nie działo, a mieszkańcy dziurawią sobie opony, przejeżdżając przez ten most, druty wystają z płyt betonowych na tym moście.
I następny wniosek Komisja Mienia Komunalnej i Gospodarki Gruntami wnioskuje, aby w oparciu o wszystkie pozytywne, zaopiniowane przez Komisję Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami wnioski dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sporządzić projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I to komisja też pozytywnie, ponieważ było to pytanie do wójta, wójt powiedział, że nie było zaangażowania ze strony radnych, no więc dlatego komisja i dlatego nie było to wdrożone i nie było ruszone te wnioski, co mieszkańcy złożyli do Rady Gminy, mimo to, że komisja pozytywnie zaopiniowała te wnioski, leżą sobie na półeczce i czekają na decyzję pana wójta. Więc dlatego komisja składa, że jest zainteresowanie, żeby zająć się tymi wnioskami w zmianie przestrzennym zagospodarowania i żeby to ruszyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana przewodniczącego? Jeżeli nie ma, dziękuję. Kto? Pan Grzegorz. Panie przewodniczący, bardzo krótko. Wspomniał pan o tym, że komisja zajmowała się tą budową chodnika do Sina. Czy komisja zwracała się do starostwa z prośbą o wyjaśnienie? Czy do jakich wniosków komisja doszła? Znaczy, prosty. Nie ma kamery, co z tym? To jest odpowiedź przyszła nie na Komisję Rolnictwa, tylko pan Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczec. I tylko komisja się zapoznała z tą odpowiedzią. Tak. Dziękuję. Proszę, radny Kaźmierczak. Ja odpowiem panu Kaźmierczakowi. No. Ja się bym sytuował z tym, że jak będzie kanalizacja, to po co robić chodnik i pieniądze ładować na próżno w chodnik? Jak zrobić kanalizację, to tyle można zrobić chodnik. W ten sposób. Odpowiem bardzo panu. Bardzo proszę, radny Śmiech. Ja bym się tutaj w prawie wszystkich komisjach rolnictwa, ale nie było mowy ani nie było opinii Komisji Rolnictwa o sprawie tego chodnika. No ja jestem zdziwiony, skąd się to wzięło w starostwie. Ale to przyszło pismo do pana wójta i przekazał nam. Ale to dopiero na ostatniej komisji, a nie było wcześniej tego. Była odpowiedź. Proszę. Może skoro jest takie szerokie zainteresowanie tym pismem, jednym, drugim, może odniosę się w końcu do między innymi pana Woźniaka. Dobrze, tylko bardzo proszę szybko, bo jeżeli na to w sprawach różnych. Szanowni Państwo, jako sołtys, jako Rada Strzelecka składaliśmy wniosek w tamtym roku zarówno do pana wójta, jak i do starostwa powiatowego. I z nimi pan Grzegorz Woźniak uczestniczył w konstruowaniu tego wniosku, dlatego ze smutkiem patrzę na to, jak nie wiem o tym, o czym mówi, ale trudno. Otóż na żadne pismo ze strony pana Mika nie dostaliśmy odpowiedzi. Natomiast może przeczytałem, jak umiałem, odpowiedzi ze starostwa. W nawiązaniu do pisma z 29 września 2017 roku w sprawie rozważenia możliwości realizacji inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rosiny i Osiny Kolonia, niniejszym informujemy, że żaden powiat gromadowy podjął decyzję, iż przedmiotowy wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na rok 2018. Jest to podpisane przez pana starostę. Dlatego jest zdziwiony. No, czyli pani wójcie. No tak, ale... Czy to jest powiedziane, że to jest podpisana jakaś umowa? Nie. Proszę państwa, ale... Prowadziłem rozmowę, jest duży szum zrobiony. Prowadziłem rozmowę między innymi z panem. Zostałem zaproszony do starostwa. Cóż zostało powiedziane, w jaki sposób, nie wiem, dostałem. Nie dostałem żadnych pieniędzy. Podczas rozmów wyszło to, iż padła propozycja, porozumienia między dwoma samorządami w postaci samorządu powiatu bełchatowskiego i samorządu naszej gminy. Nie składaliśmy wniosku jako sołectwo, jako sołtys. Nie składałem wniosku do rady gminy, składałem wniosek do wójta. No tak, sam wójt wie, że przeprowadziliśmy kilka rozmów. Proszę państwa, ale my jako Rada nie otrzymaliśmy żadnego pisma. Oczywiście. Dlatego podkreślam, że nie składaliśmy do Rady Gminy takiego wniosku. Uważam, że, pani przewodnicząca, jeżeli uważam, że każda inwestycja podlega jakimś rozmowom, prawda? Nie wszystko się bierze od razu, że nie wiem, składam wniosek i komisja czy Rada na następnej Radzie głosuje robimy chodnik Wosina. Bo to chyba nie na tym polega, prawda? Skoro jest problem w tym, że ten jest odcinek przy drodze powiatowej, to jest
musi być porozumienie między dwoma samorządami. Oczywiście. Dobrze. Musi być na tym rozmowę. Proszę Państwa, dziękuję bardzo, bo to nie jest akurat temat dzisiejszej sesji. Ale dlaczego Pani sobie nie da skończyć? Dlaczego? Dlatego, że my mamy inne tematy. Panie Przewodniczący, skoro Pan Woźniak próbował poprzedniej sesji powiedzieć, że załatwiłem, nigdy nie uzgodniłem takich słów, że załatwiłem jakiekolwiek pieniądze, że mam załatwioną jakąś umowę, czy jakiekolwiek takie, nigdy nie padły z moich ust takie zapewnienie. Proszę pan mówić. Chwileczkę, powiedziałeś, że... Ale teraz pan mówi. Proszę państwa. Że mają ci pieniądze na 50%. Proszę państwa, proszę państwa, ale teraz ja udzielam głosu. Proszę pan wójt. Proszę państwa, stan jest taki, że sołectwo wystąpiło do starostwa. Starostwo obiecało wziąć pod uwagę konstruowanie budżetu na 2018 rok i nie uwzględniło tego w budżecie na 2018 rok, co potwierdzone jest przez pismo, które przeczytał przewodniczący Komisji Rolnictwa, że od 2014 do 2018 nie były zabezpieczone żadne środki. Proszę państwa, kończymy dyskusję, bo naprawdę nasza sesja ma inny temat, a nie teraz chodnik, którego nie ma. Proszę, proszę pana zdania. Panie przewodnicząca, moja chęć przyjście tutaj to nie było stworzenie zarzutów, tylko chęć wyjaśnienia całej sytuacji. Ja w tej chwili, po tym co powiedział pan sołtys, doskonale zdaję sobie sprawę, gdzie tkwił problem. Bo słowa załatwiłem nie padły z ust pana sołtysa, tylko z pana, radnego. I teraz być może, jeżeli w tym piśmie pan starosta pisze rozważenie możliwości, w sprawie pisma, w sprawie rozważenia możliwości, i pisze, że wniosek wzięty pod uwagę, to tutaj pan się znajomość języka polskiego. Bo wziąć pod uwagę, ale proszę państwa, zastanowić się poproszę, a nie dokonać. Proszę państwa, to są, proszę państwa, ale kończymy dyskusję, to są sprawy wasze w Osinach, więc przypuszczam, że będą wnioski i będzie nowa rada, będziecie dyskutowali. Proszę państwa, nie proszę pana, proszę bardzo bym prosił nie mieszać mojej osoby do prywatnych wojenek między byłem już radną na szczęście panem Woźniakiem, a obecnym tutaj radnym panem Pietrzykiem, czy panem wójtem, a panem Pietrzykiem. Proszę nie mieszać mojej osoby. Dobrze, na... jeżeli ktoś miesza, na pewno nie my. Proszę państwa, przechodzimy. Oczywiście, ja nie mówię nic do razu. Nie, przechodzimy do następnego punktu. Przewodniczący Komisji Budżetu. Proszę państwa, Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego między sesjami spotkała się jeden raz. Komisja zajmowała się uchwałami budżetowymi, czyli wypracowaniem opinii do projektu zmian w budżecie gminy Szczecin na rok 2018, wypracowaniem opinii do wieloletniej prognozy finansowej, uchwałami podatkowymi, czyli opinią w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczecin, uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta, przyjmowane jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szczecin, uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Jeśli chodzi o opinię, uchwała, chociaż te dwie są właśnie wykreślone z porządku. No i podsumowaliśmy, proszę państwa, mijającą kadencję. W mijającej kadencji komisja odbyła 54 posiedzenia. Przejęzyczam się mocno. 54 posiedzenia. I chciałbym jeszcze raz podziękować serdecznie wszystkim członkom komisji. Nie wszyscy byli i dzisiaj na ręce pani Teresy Pawić, bo nie było, serdeczne podziękowanie. Dziękuję za merytoryczną współpracę. Bardzo dziękuję. I tyle. Jeśli chodzi o uchwały, to przy uchwałach przedstawię opinię komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana przewodniczącego? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczecin na 2018 rok. Bardzo proszę panią skarbnik. Szanowna Rado, próbuję sobie zrobić jakieś poprawki dla projektu zmian w budżecie, które dostaliście państwo. Tego się materiały, które na 10 dni przed sesją, w ciągu tych 10 dni dostaliśmy jeszcze kilka zmian dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego ze strony Biura Wyborczego. Dlatego sporządziłam o tę poprawkę i pozwolę sobie już powiedzieć o całości jako o tę poprawce.
ze strony dochodów zmieniamy tylko i wyłącznie kwoty, które dotyczą zmian dotacji celowych. I tak w dziale 852-14 zmniejszamy z 1294 zł na zasiłki okresowe wypłacane przez GOPS. 852-16 zwiększamy 34045 zł na zasiłki stałe, też należy do zadań GOPS-u. W dziale 750-11 zwiększamy 2008 zł na zakup czytników do dowodów osobistych, które będą obowiązywały od 2019 roku. W dziale 751-09 zwiększamy 44440 zł, jest to na wypłatę diety dla członków komisji, które będą przy wyborach samorządowych. W 853 zwiększamy 70 zł tutaj, że doszło jedno dziecko w Chabielnicach i to jest na zakup książek dla tego dziecka, zwiększamy 70 zł. W dziale 855-01 zwiększamy 267875 zł i to jest na tak zwany program 500+. I na świadczenia rodzinne w dziale 855-02 zwiększamy 572071 zł. Łącznie zmniejszenia do 1294 zł, zwiększenia 923509 zł. Są to zwiększenia, jak mówiłam, dotacji celowych, które po stronie wydatków również muszą się znaleźć w tych samych działach i rozdziałach z uwzględnieniem poszczególnych paragrafów, tak żeby dane zadanie przekazane nam do realizacji było kontynuowane i realizowane. Poza tym zmieniamy kwotę dotacji podmiotowej i celowej w przedszkolu. Dotacja dla przedszkola niepublicznego i dla żłobka niepublicznego to było 150 tysięcy złotych planowane, z tym, że przedszkole w tej chwili ma pełne obłożenie i do końca roku braknie środków na przekazanie dotacji na ten cel, dlatego zwiększamy 60 tysięcy złotych. Natomiast dotacja na żłobki niepubliczne, tam powinno dostać środki, więc zdejmujemy 40 tysięcy złotych z tej dotacji. Także w sumie dokładamy do dotacji na przedszkole 20 tysięcy łącznie ze żłobkiem. Zmiana jest również w inwestycjach. Jest takie drobne przeniesienie 5 tysięcy na inwestycji. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niby, zmniejszenie 5 tysięcy na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niby, 5 tysięcy. Te inwestycje są łącznie robione, z tym, że na wodociągu zostaną środki na kanalizację, prawdopodobnie braknie, żeby to zrealizować. I tego, co wcześniej Państwo nie mieliście w materiałach, dokładamy jeszcze do działu 750-22, 605 paragraf, zakup i montaż systemu do transmisji audio-wideo oraz radio gminy 12 tysięcy złotych. Oprócz tego jest dołożone 7 tysięcy złotych na zakup oprogramowania do głosowania, które będzie zgodnie z przepisami od nowa razem trzeba głosować przez przyciskanie przycisków, nie podnoszenie ręki. I dokładane jest też do klient wypłacany za sesję, dlatego że prawdopodobnie braknie tych środków, które były zaplanowane, bo trudno jest określić w tym momencie, ile tych sesji jeszcze tak naprawdę będzie. Bo kadencja tej rady kończy się 16 listopada, także prawdopodobnie jeszcze ta rada będzie się musiała zebrać. Aczkolwiek nie ma 100% pewności, także trudno nam określić w tej chwili, ile spotkań rady teraźniejszej i przyszłej będzie jeszcze do końca roku. Zwiększamy jest po 20 tysięcy na drogach wewnętrznych i na drogach gminnych na zakup
piasku i soli w Radzie wcześniejszej zimy. Są drobne przesunięcia między działem 720 a 750-23 i jeszcze jest nowy dział 852-20, tutaj wykonamy 36 tysięcy złotych na utworzenie mieszkania chronionego. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Państwa kilka lat temu, takie mieszkanie jest w Pomorzu Pamiętnym Sądu Pierwszym, już nie było wyposażone, a zgodnie z ustawą to mieszkanie powinno być w pełni wyposażone, jeśli miałaby tam zamieszkać jakaś rodzina, a jest w tym momencie taka potrzeba, dlatego tutaj te środki są potrzebne, żeby zaspokoić przepisy ustawowe, żeby tą rodzinę można było do tego mieszkania zabrać. I zwiększone jest 45 tysięcy na materiały i usługi w dziale sportu. Tam dbany Piotrowski poczynił duże remonty zgodnie z związku z uszkodzeniami. Zostaliśmy ponad 30 tysięcy zwrotu z ubezpieczenia. To było wcześniej wydawane po stronie dochodów. Ja po prostu nie pomyślałam, żeby dać też po stronie wydatków tą kwotę, która wróciła. Po prostu po tym remoncie na bieżące rzeczy, czyli na olej i podstawowe rzeczy, które są potrzebne na hali, tych środków braknie. I jest na wniosek dyrektora zakładu naszego komunalnego wniosek o przesunięcie 5 tysięcy między paragrafami w ich planie finansowym. I to wszystko. Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę, to stosowana jest do zmian, które Państwu tutaj przedstawiłam. W załączniku pierwszym, w załączniku drugim przedsięwzięciach jest drobna zmiana. Jest inwestycja na drogach wewnętrznych, na prowadzenie projektu na drogę wewnętrznej drugą, na około 450 metrów, z tym, że nie damy rady zrobić zgodnie z przepisami do końca roku tego projektu, dlatego wstawiamy wieloletnią prognozę. 30 tysięcy jest dołożone na przyszły rok, tak żeby można było kontynuować tą dokumentację i zapłacić w przyszłym roku. Proszę pan wójt. Proszę Państwa, jeszcze w ostatniej chwili, to znaczy wczoraj wieczorem dzwonił do mnie wykonawca dachu, które remontuje tutaj na przedszkolu. Tam doszły jeszcze dwa elementy, które trzeba by wykonać jako dodatkową umowę. To jest wartość około 6-7 tysięcy, także bym prosił o dołożenie jeszcze 7 tysięcy złotych do remontu dachu na przedszkolu tutaj jeszcze. Miałem tutaj pismo dzisiaj trafić rano, nie wiem czy trafiło, czy trafiło w przedszkola właśnie. Proszę Państwa, to w związku z tym dołożeniem proponowałabym w dziale 801.04 z paragrafu 426, tak gdzie jest na oświetlenie, tam będą dużo środków jeszcze, zdjąć 7 tysięcy i przesunąć do 801.04 paragraf 605. Który paragraf? 426 zdejmujemy 7 tysięcy i dokładamy do 605, tam gdzie jest remont dachu budynku przedszkola. Także tutaj już jeśli chodzi o kwotę wydatków i finansowania, by się nic nie zmieniło, będzie tylko to przesunięcie między dwoma paragrafami z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Tego Państwo nie macie w materiałach, to jest prośba o przegłosowanie ewentualnie jeszcze te zmiany dodatkowo oprócz tego, co macie Państwo w materiałach. Proszę. Ja mam tylko takie pytanie. Jak, co to za firma wykonuje, panie wójcie, ten dach, ten remont? Co? Firma z osi. A. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Pani skarbnik, to bardzo proszę, niech pani powtórzy wprowadzenie tych 7 tysięcy. W dziale 801, rozdział 801.04, paragraf 426, zmniejszamy 7 tysięcy złotych.
a zwiększamy rozdział 801.04, paragraf 605 plus 7000 na zadaniu remont dachu budynku przedszkola z mojego roku. Jeśli tak, remont dachu budynku przedszkola może takie zadanie? Nie, 801.04, 605. Dobrze. Proszę Państwa, więc głosujemy teraz wprowadzenie tego. Kto jest radnym za wprowadzeniem tych 7 tysięcy na remont dachu przedszkola? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. 15 osób za. A czy są w ogóle jakieś pytania do Pani Skarbnik? Jeżeli nie ma, przechodzimy. Proszę bardzo, opinia Komisji Budżetu. Proszę Państwa, Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczecin na 2018. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Szczecin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Szczecin na 2018 rok. Jest to ta autopoprawka. Kto jest radny za przyjęciem zmian budżetu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 15 osób za. I teraz przechodzimy do uchwały Rady Gminy Szczecin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecin na lata 2018-2021. I proszę Panią Skarbnik. Szanowna Rado, w związku z tym, że przegłosowaliście Państwo tutaj zmianę z wydatków bieżących na majątkowe, taka zmiana też będzie musiała być wieloletnia. Więc proszę Państwa, głosujemy teraz zmianę, którą wprowadzimy na remont dachu przedszkolu, samorząd przedszkolu w Szczecowie, 7 tysięcy. I proszę z radnych, kto jest za wprowadzeniem tej zmiany wieloletniej prognozy finansowej, proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za wprowadzeniem kwoty 7 tysięcy. Dziękuję bardzo. 15 osób za. I przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Szczecin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecin na lata 2018-2021. Proszę, kto jest z radnych za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Nie. 14 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca się od głosu. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. I przechodzimy do następnego punktu. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego Wyspa Szczercowa. I tutaj poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Szczecin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego Wyspa Szczercowa. Kto jest radny za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. I przechodzimy do następnej uchwały. Proszę Państwa, punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi przedsiębiorstwa na uchwałę nr 47/2018
498 łamane przez 18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kawielice i Kawielice Kolony. I tutaj też poproszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnej i Gospodarki Gruntami pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dobrze. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi przedsiębiorstwa handlowego na uchwałę nr 47/498/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kawielice i Kawielice Kolonia. Proszę, kto jest radny za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo, 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/451/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Tam chodziło w tym projekcie uchwały o zwiększenie o jeden przystanek w miejscowości Osiny Kolonia, tak zwany Moraczew, i komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 42/451/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. Kto jest radny za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo, 15 osób za. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 40/430/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych osób opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. I proszę bardzo panią przewodniczącą komisji. Komisja wydała pozytywną opinię co do tej uchwały. Chodzi tutaj po prostu o zmianę. Przedtem było do 100%, teraz jest 150%. Jest to zmiana spowodowana, narzucona praktycznie od burmie ze względu na to, że przedtem była niższa kwota, od której można było nie pobierać tych pieniędzy za te wszystkie usługi, natomiast teraz jest zwiększone do 150% kryterium. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani przewodniczącej? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40/430/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Kto jest radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. I przechodzimy do następnej uchwały. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na 2018 rok. Proszę, komisja wydała pozytywną opinię co do tej uchwały. Na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o tym, ponieważ był ten program naprawczy, a teraz jest to w formie po prostu pani przewodnicząca uchwały. Nic się nie zmieniło. Także komisja wydała pozytywną opinię co do tej uchwały. Czy są jakieś pytania do pani przewodniczącej? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Szczercy z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na 2018 rok. Kto jest radny za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 15 osób za. Proszę Państwa, proponuję 10-minutową przerwę. Proszę Państwa, podajemy obrady sesji. Przechodzimy do punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. A pani Dorota? Została wybrana do pana Wojtka. Komisja wydała pozytywną opinię dotyczącą uchwały. Dobrze, czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały do przewodniczącej komisji? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Kto jest radny za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców. I proszę przewodniczącego komisji rolnictwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z propozycją pana wójta. Proszę. I komisji. Podtrzymała. Słuchajcie, ale jeszcze tutaj było, że paragraf 5, tak? Ma być poprawiony. Uchwała podlega ogłoszeniu. A, tak, tak, tak. W paragrafie 5 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, a pozostałe wykreślić. Proszę bardzo, pani Proszę Państwa, ponieważ to jest autopoprawka, tak naprawdę jest na
spowodowana sugestią naszych nowych opiekunów z zdaniem do obowiązkowej, że tym w ich mniemaniu teraz będzie lepiej widziane za wejście w życie tej uchwały, bo jest skrótowo, że wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, bez tego wcześniejszej, tego, tej pierwszej części po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Tak? W związku z tym, no, zgodnie z ich sugestiami, wiążą teraz nowego opiekuna. Nie mamy jeszcze przygłosowanych uchwały, to jest poprawka, która nie zmienia nic merytorycznie w treści samej uchwały, prawda? Jest tylko dookreśleniem takim precyzyjnym, jednoznacznym wejścia w życie tej uchwały, czyli 1 stycznia 2019. Czy są jakieś inne propozycje niż Komisji Rolnictwa i Pana Wójta? Jeżeli nie ma, proszę Państwa, przegłosujemy ten paragraf piąty. Przegłosujemy jeszcze ten paragraf piąty. Proszę Państwa, paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Kto jest radnym za wprowadzeniem tego punktu po poprawce? Kto jest radnym za zmianą tego punktu, paragrafu 5? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. Wszyscy za. Więc jeżeli nie ma innych propozycji, Komisja Budżetu też pozytywnie zaopiniowała. Tak. Żadne podatki nie rosną, jedna stawka się tylko zmienia, to warto jest podkreślenia. Proszę Państwa, kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców? Proszę radnych o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo, 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. I przechodzimy do następnego punktu. Punkt 17. Uchwała Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej. I tu jeszcze raz poproszę Panią Przewodniczącą. Komisja wydała pozytywną opinię dotyczącą tej uchwały. Tak jak Państwu mówiłam, chodzi tutaj o przede wszystkim tą zmianę, że lekarz pierwszego kontaktu nie będzie musiał kwalifikować jakby tych pacjentów do tego programu. Czyli chodzi o wykreślenie lekarz z tego programu i zwiększenie środków na prowadzenie rehabilitacji i ogłoszeniu wcześniej konkursu na prowadzenie rehabilitacji ze względu na to, żeby była ciągłość rehabilitacji, żeby ona funkcjonowała cały czas. Dziękuję. Czy są pytania do Pani Przewodniczącej odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej. Kto jest z Państwem za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. I przechodzimy do następnego punktu. Punkt 18. Uchwała w sprawie przekazania do samorządowego kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia z dnia 1 września 2018 roku wniesionego przez pana Pawła. I proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pozytywnie opiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania do samorządowego kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia z dnia 1 września 2018 roku wniesionego przez pana Hawu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana przewodniczącego odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Szczerców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekazania do samorządowego kolegium odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia z dnia 1 września 2018 roku wniesionego przez pana Hawu. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za.
Dziękuję bardzo. 15 osób za. Wyżej wymieniona uchwała została podjęta. I przechodzimy do następnego punktu. Proszę Państwa, uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi IP na bezczynność Rady Gminy Szczecin. Dostaliście dzisiaj tą uchwałę. No właśnie. Komisja się nie zajmowała. Aha. Proszę Państwa, bo minęłam jeden punkt. Przepraszam bardzo. Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. I tutaj poproszę Panią Przewodniczącą. Komisja dla opinię. Komisja budżetu też się zajmowała. Czy są jakieś pytania do Pani Przewodniczącej odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Gminy Szczecin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Kto jest radny za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Dziękuję bardzo. 19 osób za. 15 osób za. Spojrzałam na 15 osób za. Przepraszam bardzo. Zostaje jasne. Dobrze idzie. Dobrze idzie. Dobrze idzie. Dobrze. I teraz przechodzimy do tego punktu. Dzień dobry, panie proszę Państwa, odnośnie tej uchwały, którą przeczytałam w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi pani Ipe na bezczynność Rady Gminy Szczecin. Proszę Państwa, o co tutaj chodzi? Mieszkanka naszej gminy wystąpiła z pismem o udostępnienie wszystkich skarg, które zostały wniosku. To nie ma ma pan już, tak? Proszę Państwa, mieszkanka naszej gminy wystąpiła z wnioskiem, aby udostępnić pisma, jakie były kierowane do Rady Gminy Szczercu od mieszkańców gminy Szczercu dotyczące danego zakładu. Trudno mi tutaj mówić, bo jest ta ochrona danych usług. I proszę Państwa, to są wnioski i pisma, które kierują mieszkańcy gminy nie tylko do Rady, ale również do Urzędu Gminy. Pierwszym tym zapytaliśmy się, na jakiej podstawie osoba prywatna może żądać takie wnioski, takie pisma, gdzie w międzyczasie ci mieszkańcy również napisali pismo, że oni sobie nie życzą, żeby ich wnioski kierowane do Rady były później przekazywane innym mieszkańcom, że jeżeli dana osoba chce, żeby to przeczytać, wystarczy, że przyjdzie na sesję. Napisaliśmy pismo jedno, aby osoba ta określiła się konkretnie, jakie chce te pisma dotyczące którego tego zakładu, bo tam były wymienione trzy zakłady. Później było następne pismo, gdzie pani tam
twierdzi, że ona chce wszystkie pisma, jakie od 2010 roku do 2018 roku płynęły do Rady Gminy. Jest tych pism bardzo dużo. Chyba około 500, prawda? Jakbyśmy... 370, tak. Proszę Państwa, ja jako przewodnicząca po prostu napisałam, żeby ta Pani się określiła konkretnie, no bo teraz kserować wszystkie pisma, musielibyśmy sobie dotrzeć do tych pism, ale to jest najmniej ważne, bo na pewno by się dotarło, z tym, że chodziło o to, że czy my wszystkie pisma możemy dać osobie, gdzie tu jest nawet ta ochrona danych, bo tutaj konkretnie wiadomo, że to chodzi o te osoby, bo tak jest skierowane pismo, że chce, żeby były to dokumenty składane przez dwie osoby, więc wiadomo, że ta osoba już wie, o kogo chodzi. No tutaj jest teraz, ta Pani napisała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i my musimy ją z uchwałą przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnie, czy my możemy, czy nie możemy. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? A czy my możemy się zapoznać z tym pismem, na jakiej podstawie ten projekt uchwały został uchwalony? Tak, bo tak, co jest. To jest Proszę, proszę, ta osoba występuje jako osoba prywatna, czy jako przedstawiciel gminy? Jest to członek zarządu, chociaż jest tutaj podpisana jako osoba prywatna, ale jest członkiem zarządu. Nie we wszystkich tych zakładach. Jeszcze pytanie, a czy ta Pani w tych swoich pismach to konkretnie wymieniała imiona i nazwiska osób składających tutaj z prośbą o przekazywanie treści pisma i wymieniała tam imiona i nazwiska osób? Tak. Tylko ja tego nie czytam, prawda? No tutaj jest rodo, dlatego teraz też nie wiemy. Bo z kolei te osoby są pisma, które słuchają sesji Rady Gminy. Napisałem pismo, gdzie przeczytałem Państwu sprawy różne, gdzie nie życzą sobie, aby był udostępniany. Znaczy, to jest na drugą stronę, tak? Tak. Bo oni po prostu słuchają sesji Rady Gminy. Teraz przy obowiązujących przepisach ochrony danych osobowych są to. To są rozstrzygnięcia, właśnie, czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Po prostu ze względu na to, że to pismo przyszło wtedy, kiedy dokumenty poszły, a tak naprawdę to zrobiliśmy to jeszcze w tej sesji, żeby termin nie minął, bo nie wiadomo, kiedy będzie następna sesja. Chociaż tak naprawdę jest jeszcze czas, ale jeżeli się okaże, że następna sesja będzie później, więc termin minął. Dlatego było to dzisiaj dane. Proszę Państwa, jeżeli nie ma żadnych pytań odnośnie tej uchwały, to jest Państwem za przyjęcie uchwały Rady Gminy Szczyrców z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi IP na bezczynność Rady Gminy Szczyrców. Kto jest radnym za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry, kto jest za. Osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące się od głosu. Proszę Państwa, wyżej wymieniona uchwała została podjęta. Proszę Państwa, to jest jeszcze ta skarga. Niech
Jest tutaj skarga. Skarga na nienależyte wykonywanie obowiązków przez kierownika referatu budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej gminy Szczerce. Na podstawie artykułu 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składam skargę na nienależyte wykonywanie obowiązków przez kierownika referatu budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej gminy Szczerców poprzez naruszenie ogólnej zasady praworządności i prawdy obiektywnej prowadzonej w postępowania administracyjne, brak chronienia interesów państwa, prawa człowieka i obywateli w wyżej wymienionych sprawach, brak rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzonych zadań w zakresie wydawanych aktów administracyjnych oraz przyzwolenie lub ukrywanie nieprawidłowości przy wydawaniu aktów administracyjnych dotyczących ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym wnoszę o kontrolę pracy przedmiotowego referatu w celu likwidacji występujących nieprawidłowości. Proszę o wyjaśnienie przyczyn i ustalenia osób winnych występujących naruszeń prawa w przypadku stwierdzenia nieważności aktów administracyjnych wydanych przez kierownika referatu budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej gminy Szczerców. Jest to skarga do Rady Gminy Szczerców. Proszę bardzo, pani marszałek. Moim zdaniem ona nie jest skierowana do organu właściwego. Ja tak bym sugerowałam bardzo przekazanie jej na podstawie 31 tacze A do rozpatrzenia przez pana wójta. Bo jeżeli skarga była do organu niewłaściwego, no to niezwłocznie powinien przekazać do organu właściwego. Z treści tej skargi wynika, że to jest skarżący kwestionuje prawidłowość funkcjonowania całego referatu, bo wnosi o kontrolę, tak, pracy tego referatu. No i personalnie pod adresem kierownika, chociaż w kilku miejscach pojawia się słowo pracownik, tak? No, należałoby domniemać, że jest to ktoś inny niż kierownik. I tak naprawdę jest to skarga na szeroko pojętą funkcjonowanie tego referatu, tak? Natomiast państwo tak naprawdę rozstrzygacie skargi na wójta kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przy czym ani pracownicy, ani kierownicy no nie są gminnymi jednostkami organizacyjnymi, tak? Więc ja bym przekazała to do właściwości pana wójta do rozstrzygnięcia i żeby aby on w ramach swojego władztwa, tak? Czyli zarządu nad urzędem gminy, tak? I pracownikami sprawdził, czy te wszystkie zarzuty, które są skierowane w tej skargi, no są prawidłowe, czy są prawdziwe czy nie i ewentualnie, jeżeli są prawdziwe, wyciągną stosowne konsekwencje. Skądinąd pan tutaj też sugeruje, no, że to niektóre te działania, które właściwie w czynności, które są karalne, tak? Więc to kwestia oceny, czy na przykład poddaje się podatnikowi przepis prawa karnego, ale to jest jakby konieczność zbadania, tak? Tych postępowań, ponieważ pan pisze tutaj jakby pewne okoliczności faktyczne wskazuje, natomiast no nie przedstawia całych otoczki, nie pisze ani o jakie decyzje chodzi, za jakich dat, ani jakie jest ich treść. Też sugeruje, wskazuje tutaj, że złożył wnioski o stwierdzenie nieważności tych decyzji, stąd też tutaj w tej konkluzji jest, aby no, organ, do którego skarga jest skierowana, czyli państwo, ukarać winnych, jeżeli SKO stwierdzi nieważność tej decyzji. No póki co też nie wiemy, czy SKO tą nieważność stwierdzi, czy nie, bo jeżeli nie stwierdzi, no to nie ma podstaw do karania, tak? A jeżeli stwierdzi, no to też kwestia, kogo i za co ukarać, tak? Ja myślę, że póki co, ponieważ państwo dzisiaj, nawet gdybyście uznali, że nie wiem, że to jest pod ogólny zarzut, no nie można tego podciągnąć pod nieprawidłowe funkcjonowanie wójta, tak? Jako jednostki organu wykonawczego. Myślę, że najlepszym rozstrzygnięciem byłoby, aby pan wójt zbadał tę sprawę w ramach swoich kompetencji i ustosunkował się do tej skargi, a jednocześnie zawiadamiając oczywiście skarżącego o przekazaniu błędów właściwości tej skargi, aby wiedział, że sprawa została przez Radę Gminy jakby na danych faktach działania. Tak to widzę, natomiast to państwo już tak wiem. No jeżeli miałby to być skierowane do pana wójta, ta skarga przekazana, to oczywiście w protokole jako pod głosowanie, prawda? Bo pan przewodniczący to na komisji rolnictwa omawiał, tak? Nie wiem. Ja dostałem po komisji rolnictwa, ponieważ jestem tej osoby radny, prawiciela.
Proszę Państwa, więc jaka jest decyzja Rady? Czy przekazujemy tą skargę panu Wójtowi? My nie możemy skarżyć. Ale jak się nie wydaje, to ma dwa pisma, które mają prosić do Rady i do pana Wójta. Tak to widzicie? Ja mam akurat zaadresowane do Wójtowej. Proszę Państwa, więc to jest rady, żeby skargę, którą Państwu przeczytała, skierować na ręce pana Wójta. To jest rady za skierowanie skargi do pana Wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry, to jest rady. Dziękuję bardzo. 15 minut. Proszę Państwa, sprawy różne. Są jakieś pytania? Proszę, bardzo. Ja mam tylko pytanie do pani mecenas. Jaki jest czasowy okres na odpowiedź wójta rady na złożone pismo, znaczy na złożony wniosek pisemny do urzędu? Czy to jest oficjalny wniosek złożony na przykład do wójta? Znaczy pan, to zależy od stopnia skomplikowania jeszcze wniosek. Także są proste informacje, powinny być udzielone niezwłocznie. Dla tych, którzy mają, muszą być wcześniej poprzedzone, aby się wyjaśniający, wyjaśniającym, bo przeprowadzenie postępowania administracyjnego, bo to termin, tak powiem, w KPH jest 30 dni dla sprawy, tak jak powiedziałabym, zwykłej, a dla sprawy zabiegłej 2 miesiące, jeżeli miałoby zakończyć wydanie na przykład decyzji administracyjnej, tak? Natomiast jeśli chodzi o zwykłe jakieś informacje, tak? No to tak, terminy są w tym momencie dłuższe, tak? Myślę, że 14 dni byłby wystarczające, ale ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie wiem, czy taki wniosek miałby dotyczyć, tak? Wszystko zależy od jego tematyki i stopnia skomplikowania pytania. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Państwa są pisu? Jeżeli nie ma, to proszę Państwa, ogłaszam przerwę z zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Gminy Szczeroś. To dotyczy planu przestrzennego, ale to pismo teraz przyszło do w zasadzie wójta gminy Szczeroś. Mieszkańcy sołectwa Stanisławów I zwracają się z prośbą, aby na naszej wsi postawiono znak zakazu odpływania. Tak, tak. I tutaj przyszło też, dzisiaj dostałam wniosek w sprawie utworzenia nowego przystanku autobusowego szkolnego w miejscowości Podklucze. Nie, nie, to na Podklucze dzisiaj przyniosła. Dlatego mówię, no troszeczkę się nie tu przy drodze, bo jest tylko z drugiej strony, jako pana Gosławskiego silnik to... Tak, tak. Ale powiedziałam pani, ja to przyjęłam dzisiaj, pan dzisiaj wpłynęło, że po prostu musi się tym zająć komisja. Ale to jest, no mówię, tego nie ma. Z drugiej strony są te dzieci, które wsiadają na przykład w osi na, do gimnazjum, jeszcze istnieje, póki co istnieje gimnazjum, to opowiadają, że ponad godziny jadą z Szczecina do Proszę Państwa, ale tak czy tak to są mieszkańcy gminy, więc komisja rolnictwa przyszła, która będzie po prostu, no musi się tym zająć, czy jest sens tego, czy nie. I proszę Państwa, i przyszły dwa pisma, o którym Państwu wspominałam, od mieszkańców gminy Szczerców.
Wnoszę o poinformowanie opinii publicznej podczas najbliższej sesji Rady Gminy Szczerców o sposobie załatwienia sprawy związanej z tym, że mieszkanka gminy zwróciła się do organu z wnioskiem o udostępnienie treści skarg składanych do Urzędu Gminy w związku z uchwałą w sprawie zmiany uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O wniosku mieszkanki poinformowano na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia. Bieżącego roku o sposobie załatwienia sprawy dotychczas nie informowano ani na sesji z dnia 22 sierpnia, ani 25 września 2018 roku. Ja to pismo czytałam, że no, ci mieszkańcy nie zgadzają się na tym, żeby przekazywać wnioski, które one składają do Rady Gminy. Ale komu? Proszę. Ja tak, to występuje o udostępnienie. Także mówię, no tutaj też następna rada. Jeżeli Państwo chcecie te pisma przeczytać, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, serdecznie wszystkich witam. Miło nam gościć Państwa u nas na ostatniej najprawdopodobniej sesji Rady Gminy. W tym składzie. Szanowni goście, w imieniu własnym i Rady Gminy Szczerców pragnę Państwa serdecznie i gorąco powitać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na ostatnią sesję Rady Gminy tej kadencji. Minęły 4 lata od momentu wybrania nas na radnych. 2014-2018 to lata dużych przemian w naszej małej ojczyźnie, w Gminie Szczerców. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy z Państwem współpracować. Były sprawy, z którymi się wspólnie zgadzaliśmy, ale były takie, o których długo debatowaliśmy, by dojść do konsensusu. Niestety tak jest, gdy podejmuje się ważne i trudne decyzje. Czas szybko upływa, ale wspomnienia naszej współpracy długo pozostaną w pamięci. Oby były to wspomnienia miłe. Jestem bardzo zadowolona z tej kadencji. Udało się zrealizować wiele projektów. Możemy cieszyć się z rehabilitacji, z solaru, fotowoltaiki, podciepła czy pieców ekologicznych. Mamy więcej skanalizowanych terenów, nowe drogi. Udało się także pozyskać wiele środków na inwestycje. Nasza gmina się rozwija. Moja współpraca z kierownikami i pracownikami Urzędu Gminy oraz z jej podległymi jednostkami była bardzo dobra. Każda informacja czy porada realizowana była na bieżąco. Nigdy nie spotkałam się z odmową. Dobrze współpracowało nam się również z oświatą. Panie dyrektorki tutejszych gminnych szkół zawsze gotowe do rozmów i nowych wyzwań związanych ze szkolnictwem. Chciałabym dziękować również wszystkim proboszczom, z którymi współpracowaliśmy, co prawda ich nie ma, no ale może przekażemy. Dziękuję również za wsparcie duchowe proboszczy naszych parafii. Proboszczowi z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie księdzu Zenonowi Miksie oraz proboszczowi parafii pod wezwaniem Świętego Michała Arkanioła w Kamienicach księdzu Stanisławowi Hałataj. Dziękujemy za modlitwę. Podziękowania składam kierownikowi posterunku, który też nas miał do nas przyjść, nie wiem dlaczego odwiedzić, panu Piotrowi Kostrzewa, który dba o nasze bezpieczeństwo. Pan kierownik był częstym naszym gościem na naszych komisjach i sesjach. Dziękujemy. Mam nadzieję, że to nie ostatnie wspólne spotkanie i nasza współpraca. Życie toczy się dalej, a my, jeśli nie jako radni, to jako mieszkańcy gminy będziemy wspierać działania tutejszej władzy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy, a co złe, to proszę nie pamiętać. Dziękujemy. Jak wspomniałam, współpraca była bardzo dobra, dlatego zaprosiliśmy Państwa na taką ostatnie spotkanie nasze przy tym stole w tej kadencji i bardzo prosimy o częstowanie się kawą, herbatą i chcielibyśmy z Państwem jeszcze porozmawiać. Może macie Państwo jeszcze jakieś uwagi do nas? Wnioski do rady. Także no serdecznie proszę pan Marta. Ja pozwolę sobie w imieniu wszystkich pracowników, kierowników również podziękować całej Radzie Gminy tej kadencji za
tą pracę. Może to nie było wcale tak źle, może się dużo wydawało. Może to większa inwestycja, ale generalnie w porządku. Bardzo serdecznie dziękuję. Cenię sobie to, że dociekliwość niektórych radnych. Chęć powzięcia informacji jak najwięcej. My jesteśmy do tego, chcielibyśmy tylko nie być zaskakiwani ostatnich. No tak, to już wszelkim informacją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i proszę, smacznego. Zawsze przy napojach i przy proszę Państwa, może chce ktoś jeszcze zabrać głos? Czy pobrać? Proszę Pani kierownik. Ja chciałam również bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Co prawda moja współpraca była półtora roku z Państwem, ale bardzo cenię sobie i Państwa uwagi i zaangażowanie i za to, co robicie dla mieszkańców gminy, bo rzeczywiście spełniacie ich prośby, potrzeby. I ja ze swojej strony i ze strony wszystkich pracowników bardzo serdecznie chciałam podziękować i ze swojej strony, żeście mnie Państwo tak dobrze przyjęli do swojego grona i współpraca była bardzo owocna. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Proszę Państwa, my jesteśmy w dalszym ciągu na sesji, więc aby każdy się stało zabrać, jak mi tutaj koledzy odpowiadają, to kończę obrady 48 sesji Rady Gminy Szczecin. Dziękuję Radzie.